spokój tego człowieka, który nie miał takiej natury walki i konfrontacji. Raczej był w nim nurt pewnego pragmatyzmu, pewnej chęci dobrego działania. Rzeczywiście na pozór to był człowiek niesamowicie skromny, cichy, spokojny, rzadko kiedy podnosił głos. Ale właśnie w tej jego postawie, takiej pełnej godności, wywoływał w stosunku do siebie ogromny szacunek. Ja go znałem, jak jeszcze byłem studentem, kiedy on, mając piękny głos, dlatego bardzo ładnie się nauczył angielskiego, miał drzwi otwarte i śpiewał różne opery, arie z opery, że wiedzieliśmy, że Kaczmarek jest w pracy, bo wtedy tak się przy otwartych drzwiach pracowało na Kolegium Chemików na pierwszym piętrze. Profesor Franciszek Kaczmarek jest fizykiem, twórcą pierwszego w Polsce czerwonego lasera helowo-neonowego. Sensacja była wielka. Redaktorzy tutaj, Polska Agencja Prasowa, prawda, ludzie przychodzili, oglądali. Uruchomienie pierwszego lasera, najpierw podczerwonego w Poznaniu w 1963 roku w październiku, później krótko potem 5 grudnia w 1963 roku uruchomiliśmy laser rubinowy, który jest widoczny, jego impulsy są, światło jest czerwone i później w styczniu ten najtrudniejszy laser czerwony, helowo-neonowy. Te piękne przeżycia w momencie, w którym uruchomiliśmy pierwszy laser, który był laserem podczerwonym, który się obserwowało na noktowizorze, gdzie wskutek wielomodowości tego lasera pojawiły się piękne formy, jak płatki śniegu, które przy muśnięciu lustra zmieniały swój kształt. Było coś tak pięknego i tak, że to w nas jest do tej pory. Ta radość, że coś się powiodło, że to jest taki efektowny i piękny. Samo uruchomienie lasera to była zupełnie bajka, wręcz bym powiedział. Pierwsi zobaczyliśmy te kropki na ekranie, które świadczą o kondensacji Bose-Einsteina w wiązce fotonów, prawda? To, co dzisiaj wiemy, że to się tak nazywa. Pierwsze lasery na świecie powstały w 1960 roku w Stanach Zjednoczonych. Młody Kaczmarek spędził w tym kraju kilka miesięcy na stypendium naukowym, współpracując w tym czasie z wybitnymi naukowcami. Wyjechałem na to stypendium do MIT, to znaczy Massachusetts Institute of Technology, która to jest jedna z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Ciągle przypominam sobie to bardzo znane zawołanie amerykańskie. Oh my God. Mianowicie, gdziekolwiek się pojawiłem, to pytanie było, a gdzie po tym kursie, gdzie będziesz, w jakiej uczelni będziesz? Więc ja mówię, że mam tutaj przydział do MIT. MIT, oh my God. Po powrocie do kraju wszystko trzeba było zacząć od zera. Nie wiedziałem, co to jest laser. Nie wiedziałem, z czym to się je, ani do czego to służy. Ale niech się pan zgłosi do profesora, do Franka Kaczmarka. On wszystko panu wyjaśni. No i tak zaczęła się nasza laserowa historia. Dostaliśmy, ja to spisałem nawet kiedyś te wspomnienia, 1/4 pokoju z takim żółtym stołem i kilkoma krzesłami i polecenie. Zbudujcie lasery w Poznaniu. Z jednej strony fascynowała nas nowość tego zjawiska, a z drugiej strony musieliśmy rozwiązać problemy techniczne. Profesor stawał z nami przy szlifierce, wykonywał, myśmy najpierw musieli opanować tę techniczną stronę produkcji, a dopiero potem mogliśmy przekazać je pracownikom technicznym. Laboratorium było w Kolegium Chemikum i mieszkanie moje też w Kolegium Chemikum. Także właściwie przebywałem tam dzień i noc, można tak powiedzieć. No i wtedy pracowaliśmy, no może teraz ludzie nie uwierzą w to, ale właściwie pracowaliśmy bardzo często do północy. Sobót wtedy nie było. Często zdarzało nam się, że pracowaliśmy w niedzielę. Czy odnosiliśmy wtedy właśnie sukcesy w takie dni szczególne? Sylwestra. No, może nie do północy, ale w każdym razie dość długo. W Wigilię Bożego Narodzenia też żeśmy pracowali długo.
długo, bo to wtedy była taka emocja, jeszcze przed świętami musimy coś zrobić. Nie? Świat istniał poza nami, ale wszystko, cały nasz świat to był ten pokój, w którym myśmy budowali i tworzyli. To były naprawdę pionierskie w sensie takim zachodnio westernowym stylu, prawda, że nie bardzo wiedzieliśmy, czego szukamy, ale w końcu się udało. Profesor Kaczmarek precyzję myślenia zawdzięcza matematyce. Jak sam mówi, zakochał się w niej jako młody student. Tę miłość zawdzięcza profesorowi Władysławowi Orliczowi, jednemu z największych polskich matematyków, który był promotorem jego pracy magisterskiej. Na głębokie wody fizyki doświadczalnej rzucił młodego doktoranta profesor Arkadiusz Piekara, z którym zajmowali się fizyką ciała stałego w pracowni ferroelektryków. Wspólnie tworzyli wraz z kilkoma innymi profesorami Poznańską Szkołę Elektroniki Kwantowej i Optyki Nieliniowej. Taką osobą, której wiele zawdzięczam, był profesor Arkadiusz Piekara, który był niesamowitym człowiekiem, jeśli chodzi o fascynację fizyką. No oni wtedy dzięki tej inicjatywie Piekary i talentowi Kielicha byli na froncie badania zjawisk nieliniowych za pomocą światła laserowego. Te prace teoretyczne wyprzedzały to, co ludzie zaczynali robić w świecie. Potem oczywiście świat szybko umknął, ale niezawodnie można powiedzieć, że te konferencje REKI, radiospektroskopia elektronika kwantowa, czy ECONY, elektronika kwantowa i optyka nieliniowa, to były wiodące konferencje, na których laureaci Nobla się tutaj pojawiali i przyjeżdżali do nas jako na fragment działalności światowej w tych dziedzinach, które rozwijaliśmy. Profesor Kaczmarek utworzył i przez długie lata kierował Zakładem Elektroniki Kwantowej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Jego drugą pasją było przekazywanie wiedzy studentom i młodszym naukowcom. Jest autorem książek naukowych i publikacji, których ilości trudno się doliczyć. To są te dwie, można powiedzieć, pasje połączone ze sobą. Uniwersytet to jest nauka i nauczanie. Nie można tego rozdzielić. Ja w zasadzie jestem osobą, której całe życie naukowe zdeterminował, w jaki sposób pan profesor Kaczmarek. Bez wątpienia profesor zaszczepił mi tę miłość do laserów i prawdę mówiąc, ja jestem pierwszym fizykiem teoretykiem, który zrobił doktorat właśnie z fizyki teoretycznej w zakładzie kierowanym przez pana profesora Kaczmarka, w zakładzie, który z definicji był po prostu zakładem doświadczalnym. Był człowiekiem niezwykle skromnym, powiedziałbym nawet zbyt skromny jak na pozycję, którą zajmował. Profesor Kaczmarek był niezwykle pozytywnie nastawiony do wojaży zagranicznych młodych pracowników, stąd propozycja, abym pojechał za granicę i kształcił się w zakresie tych obszarów wiedzy, w których w Poznaniu nie uprawialiśmy. Świetnie się go zawsze słuchało. Jego wykłady były, przynajmniej ja je odbierałem, bo to jest też sprawa indywidualna, ale dla mnie były zawsze doskonale przygotowane, świetnie przedstawione i miał zdolność mówienia prostym językiem o rzeczach trudnych. Był wierny swoim ideałom, niezależnie od kosztów, które to za sobą pociągało. I to również stanowiło bardzo duże wsparcie dla nas wszystkich w zakładzie, bo czuliśmy się jakoś w pewnym sensie ochraniani przez jego osobę i jego autorytet. Od 9 lat profesor Kaczmarek działa w Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Przez 6 lat był jej wiceprezesem. Z ogromnym autorytetem w dziedzinie tej etyki, powiedziałbym, naukowej. Nie stronił też od prowadzenia funkcji administracyjnych na uniwersytecie. Był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prorektorem i rektorem powołanym na stanowisko z wyboru pracowników uniwersytetu. Myśmy należeli do Solidarności. I zważyć proszę, to jest 84 rok. Jesteśmy w opłotkach stanu wojennego. W Poznaniu działają jeszcze struktury stanu wojennego. To oczywiście nie mogliśmy być nie tylko, że nie tą wymarzoną ekipą rektorsko-dziekańską, ale wręcz niechcianą. Władze partyjne dążyły do całkowitej izolacji uczelni w mieście.
generał Łukasik był pierwszym sekretarzem i w rozmowie z nim zorientowałem się, że moje dni są policzone. Chyba krótko po wyborze zaprosił mnie do siebie i była dosyć długa rozmowa i zorientowałem się po tej rozmowie, że moja kadencja jest już z chwilą poczęcia zakończona niemal. Po 13 miesiącach sprawowania urzędu został usunięty przez ówczesnego ministra wraz z ekipą wiernych mu prorektorów. Dla niego sprawą podstawową była nauka, więc to, co w uniwersytecie powinno być na pierwszym miejscu, i temu w zasadzie poświęcił swoją działalność. Często podkreślał, że dla dobra uczelni trzeba wszystko zrobić, aby te podstawowe założenia uniwersytetu były w pełni zrealizowane. Rzeczy były przedyskutowane, ustalone. Ostateczna decyzja należała do naszego wielkiego Franciszka, przy czym zawsze podporządkowaliśmy się z pełnym przekonaniem tym decyzjom, które podejmował. Starał się bronić zawsze studentów. Wyraźnie zwracał się do prokuratora albo do władz politycznych o zwolnienie studentów z aresztu. Tłumaczył władzom politycznym, partyjnym, co to jest samorząd studencki. On im tłumaczył, że studencki to dlatego, że pochodzi z wyboru studentów, a samorząd to dlatego, że sam się rządzi. I nie możemy być cenzorami wobec ich działalności, ani narzucać im określonych działań, jeżeli działają w granicach prawa. Profesor Kaczmarek jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch dorosłych już córek. Do dziś pamięta dzień, w którym zakochał się w żonie. Nawet dokładnie pamiętam tę datę. To była taka chwila, pewno każdy w życiu, może nie każdy, przeżywa. Następuje ten pewien taki zapłon, czy jak mówimy, trigger w fizyce. Ogromną wrażliwość i dyskrecję profesora podkreślają jego przyjaciele i współpracownicy. W 1986 roku zginął mój mąż i wtedy taki gest serdeczności, życzliwości przejawił się po moim powrocie do zakładu, kiedy na moim biurku znalazł się pierwszy komputer, który był sprowadzony do naszego zakładu. On zwiększał wiarę w człowieka, to znaczy, że człowiek jest tą wartością największą.